Witamy Państwa w drugim odcinku drugiej edycji naszych absolwentów. Naszym gościem jest dziś pani Anna Dyksińska, studentka politologii w latach 1994-1999, a obecnie rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Witam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie, ale aż spojrzę do mojego indeksu, naprawdę to był 90. faktycznie. Trochę ten czas szybko leci. Dobrze, proszę powiedzieć, jak wspomina Pani studia w Instytucie Politologii? W chwili, kiedy szłam na studia, to wszyscy znajomi, którzy już byli na studiach, moi rodzice, opowiadali, że to jest taki wyjątkowy czas w życiu. Ja z takim nastawieniem szłam na studia. Miałam o tyle łatwiej, że mieszkałam w akademiku, czyli jestem słoikiem. I ten czas był naprawdę magiczny, ponieważ to był czas takich fajnych przyjaźni, a pierwszych miłości, poznawania niezwykłych ludzi, ludzi, którzy troszeczkę odstawali od tych ludzi, z którymi miałam do czynienia wcześniej. To było naprawdę niesamowite. Ja bym z ogromną chęcią, mam indeks, więc może się uda, wróciła jeszcze na uczelnię i tak, z rozkoszą i z wielką dumą i radością wspominam ten czas. A czym kierowała się Pani, wybierając właśnie politologię? Ja jestem humanistką. Zdecydowanie humanistką. Wyrosłam w domu, w którym dominowały nauki ścisłe, ponieważ mój tato jest fizykiem, moja mama jest chemiczką. I ja tak średnio do nich pasowałam z tym moim humanizmem, z tym moim uwielbieniem książek i z miłością do historii. I tak szukałam jakiegoś takiej drogi, która by mi pozwoliła połączyć ciekawość świata z właśnie tą wielką miłością do historii, z takim szerokim spojrzeniem na życie. No i właśnie to dlatego pojawiła się w moim życiu politologia i przyznam szczerze, nie zamieniłabym na żaden inny kierunek. Czyli politologia była pierwszym wyborem, tak? Pierwszym wyborem. Zdawałam jeszcze dodatkowo na prawo i na szczęście się nie dostałam. Na szczęście dla środowiska prawniczego, ale na szczęście również dla mnie. A pamięta Pani swoje pierwsze zajęcia? No właśnie nie. Nie, zajęć nie pamiętam, natomiast w odróżnieniu do Państwa my mieliśmy zajęcia na ulicy Wosia Budzisza w Sopocie. To był taki stary budynek, który bynajmniej nie przypominał uczelni. I zajęcia, i ćwiczenia, i wykłady mieliśmy właśnie na Wosia Budzisza. WF mieliśmy nakładki. Generalnie jeździliśmy po całym Gdańsku i Sopocie. Na kolejnych latach ćwiczenia mieliśmy dalej na Wosia Budzisza, natomiast wykłady mieliśmy na Wydziale Matematyczno-Fizycznym bodajże. Także dzięki uczelni zwiedziłam naprawdę większość budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast takich samych pierwszych zajęć nie pamiętam. Pamiętam tylko te skrzypiące schody w budynku politologii, takie kręte schody, które prowadziły na takie kukułcze gniazdo. Tam profesorowie od ekonomii rządzili. I tak, to było. I brak windy, oczywiście brak windy, a wśród moich koleżanek była osoba, która poruszała się na wózku. I to też była taka fajna próba dla wszystkich, ponieważ z tą koleżanką na zajęcia przyjeżdżała mama, ponieważ jej poziom niepełnosprawności nie pozwalał na to, żeby ona mogła sama studiować i być przez tyle godzin sama. I my się tak przyjaźniliśmy z tą mamą, że ona w zasadzie była naszą kolejną koleżanką ze studiów.
a nasi koledzy bardzo często pomagali właśnie wnosić wózek i tą koleżankę i to było fajne. Ale zajęć nie, niestety nie pamiętam, to już było tak dawno, że mam prawo nie pamiętać. To pierwszych pani nie pamięta, a jakieś inne, takie charakterystyczne, najfajniejsze? Ja może nie tak same zajęcia były fajne, jak my czasami, nie wiem jak teraz to wygląda, ale my chodziliśmy często też dla konkretnych wykładowców, ponieważ były zajęcia i zajęcia. Ja uwielbiałam zajęcia z panem doktorem Jarosławem Ochem, uwielbiałam zajęcia z doktorem Jerzym Solańskim, zajęcia z dziedziny prawa i świetne zajęcia, które naprawdę zostały mi mocno w głowie, były zajęcia z panią Bożeną Kłusek-Wojciszkę. To były zajęcia z zakresu psychologii społecznej. I tak, one zostały, one się przydają. A który z egzaminów był najtrudniejszy? Czy to była statystyka i demografia? Oczywiście, oczywiście. Logikę jeszcze połknęłam. Może to nie był mój najbardziej ulubiony przedmiot na studiach, ale logika jeszcze poszła, ale statystyka to była droga przez mękę. I dla wykładowcy, i dla nas. No. To chyba najgorsza ocena w moim indeksie. Ojej. Ale do przodu. Ale do przodu. To jest ważne. Wspominając tę statystykę i demografię, to była pani pilną studentką? Niestety tak. Co muszę powiedzieć z ogromnym żalem, ponieważ kompletnie nie wykorzystałam tego czasu i zachęcam wszystkich studentów, ażeby tak tam uczcie się absolutnie, bo ta wiedza wbrew temu, co się myśli podczas tych zajęć, ona się naprawdę w życiu przydaje, szczególnie jeżeli ktoś idzie drogą politologiczną później, ale też nie odpuszczajcie sobie takiego życia studenckiego. No, Państwo teraz macie trochę gorzej, bo ja studiowałam, kiedy było normalnie, kiedy myśmy się spotykali na uczelni, kiedy myśmy chodzili na herbatę po zajęciach i myśmy żyli tak po studencku. No teraz pandemia trochę wymusiła inny rodzaj edukacji i to na pewno nie służy temu życiu studenckiemu, ale można czerpać ile się da. I ja do tego absolutnie zachęcam, bo ja byłam zbyt pilna i za dużo czasu poświęcałam nauce. Mam nadzieję, że nie oglądają teraz tego moi rodzice, bo trochę by się zdziwili. Dobrze. A proszę powiedzieć, czego dotyczyła pani praca dyplomowa? Ja pisałam pracę pod kierunkiem doktora Witolda Turnowieckiego. Pisałam o negocjacjach jako sposobie rozwiązywania konfliktów. Moim recenzentem był profesor Andrzej Chodubski, świętej pamięci. Niesamowity człowiek. Ja go wspominam naprawdę z łezką w oku, bo jego zajęcia to były... Tego się nie da powtórzyć, to trzeba było w tym uczestniczyć. Niby zjeżdżał z tematu i łapał kilka wątków, ale na koniec i tak je zbierał. To jest niesamowite, to mało kto tak potrafi. No, pozostanie naprawdę w sercu i w głowie do końca życia. Negocjacje, dlaczego padło właśnie na ten temat? Inspiracją były zajęcia z psychologii społecznej i wspomniana właśnie pani doktor Kłusek-Wojciszkę. Ona też w taki dość niebanalny sposób prowadziła te zajęcia. Te zajęcia były fajne, one były poparte przede wszystkim przykładami. To nie była taka sucha treść, którą wykładowca z ambony tutaj studentom przedstawia. I jedne z tych zajęć właśnie dotyczyły negocjacji i pomyślałam sobie, czy to jest fajny temat, żeby w to bardziej pójść. I byłam też na letniej szkole komunikacji organizowanej przez nasz macierzysty
wydział i kierunek psychologii. I ten temat był też szerzej tam omawiany i stąd mnie to zaciekawiło i absolutnie nie żałuję, bo to odkryło nowe lądy przede mną. Miała Pani praktyki studenckie? Miałam jeden dzień praktyk studenckich, ponieważ uczelnia nie podpisała. Miałam mieć praktyki w Telewizji Gdańsk. Pojechałyśmy z dwiema koleżankami w umówionym terminie i okazało się, że nie ma jakiegoś podpisu, kogoś, do czegoś. I nasze praktyki skończyły się na korytarzu. Nie pamiętam tylko, czy to była już Czyżewskiego, czy jeszcze Sobótki. Także no, niewiele z nich wyniosłam, aczkolwiek widziałam na korytarzach tych fajnych, sławnych ludzi, z którymi później miałam przyjemność pracować. A czy pamięta Pani jakąś zabawną sytuację, która miała miejsce podczas zajęć, podczas obrony? Podczas obrony bardzo zaskoczył mnie profesor Chodubski, zadając pytanie, takie zupełnie no, w stylu pana profesora, ponieważ pisałam o negocjacjach i pan profesor zapytał mnie w sporze między mężem a żoną, kto ma rację? I przyznam szczerze, no to było ciężkie. Powiedziałam, że na pewno prawda, jak zawsze, leży po środku. Skwitował. Będzie z niej politolog. Ale na szczęście w politykę nie poszłam. O, no właśnie, ale Pani nie zakończyła swojej edukacji tylko na politologii, tylko dalej się rozwijała. Proszę o tym opowiedzieć. Znaczy, politologia dała fajny background. Otwierała różne drzwi, pokazała, gdzie fajnie można jeszcze wiedzy szukać. Dlatego już na ostatnim roku studiów byłam na podyplomowych studiach z zakresu PR-u i w tym kierunku moje zawodowe życie się potoczyło. Trochę po związku z politologią, trochę w związku z studiami podyplomowymi, ale na pewno wiedza, którą wyniosłam z uczelni, była absolutnie kluczowa. Jak słyszałam czasami pytania różne, to sobie myślałam, no student politologii by takiego pytania nie zadał. No, i tak. To były pierwsze moje studia podyplomowe, a teraz jestem na drugich, ponieważ ten głód wiedzy, który został nam zaimpregnowany na Wosia Budzisza, wciąż jest niezaspokojony i studiuję zarządzanie w ochronie zdrowia, czyli z zupełnie innej kategorii nauki, także to właśnie daje też obraz tego, że politologia to są studia bardzo wszechstronne i tak naprawdę w niczym nie ograniczają nas. Możemy być kim tylko chcemy. Czyli jak najbardziej wróciłaby Pani na politologię jeszcze raz? Nawet jutro. Nawet jutro z ogromną przyjemnością. Nawet właśnie odgrzebałam swój indeks, sprawdziłam oceny. Część z nich można by było poprawić. Także jeżeli władze uczelni byłyby zainteresowane, to bardzo chętnie. Musimy koniecznie porozmawiać z władzami uczelni. O, proszę tak nie zapraszać, bo żeby się Pani nie zdziwiła, jak któregoś razu usiądę w ławce koło Pani na zajęciach. Dobrze, nasza rozmowa powoli dobiega końca. Ja dziękuję bardzo Pani Aniu za tę rozmowę, za przyjęcie naszego zaproszenia i podzielenie się swoimi wspaniałymi wspomnieniami. A ja zachęcam wszystkich, studiujcie politologię, naprawdę warto, bo to jest świetna uczelnia, rewelacyjni wykładowcy, no i atmosfera, która jest nie do podrobienia. Zapraszamy, a z Państwem widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku.